Chciałabym teraz zaprosić panią doktor Marlenę Plebańską, eksperta technologicznego projektu Cyfrowa Szkoła z Ośrodka Rozwoju Edukacji, która nam powie o wykorzystaniu nowoczesnych e-podręczników w edukacji włączającej. Serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Jak widać, technologia też potrafi ekspertowi technologicznemu zrobić psikusa. Mam przyjemność przedstawić Państwu w takim bardzo dużym skrócie projekt e-podręcznik, który myślę, że bardzo dobrze wpisuje się w przesłanie i w taki trend dzisiejszego spotkania, dzisiejszej konferencji. Dlatego, że tak jak cała cyfrowa szkoła, również i w e-podręczniku przyjęto założenie, że to, co jest dobre dla wszystkich uczniów, jest dobre również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Oczywiście musi być to odpowiednio dostosowane, odpowiednio przedstawione i w taki sposób również realizowane są treści w e-podręczniku. Jak, proszę Państwa, zbudowany jest sam e-podręcznik, tak bardzo krótko, nie zanudzając Państwa jakimiś szczegółami technologicznymi. Zbudowany jest z trzech takich głównych warstw, które należy interpretować od tej warstwy dolnej, pomarańczowej, poprzez niebieską do zielonej. Pierwsza warstwa to warstwa repozytorium, w którym przechowywane są, stworzone przez autorów, różnego typu elementy e-podręcznika. Treści, grafiki, filmy, ćwiczenia, zadania. Również na tym poziomie będą mogły być przechowywane treści stworzone przez nauczycieli. Treści, które nauczyciel uzna, iż są potrzebne jego uczniom, jego klasie, czyli autorskie elementy e-podręcznika. Również elementy, które będą mogły być przedstawione w różnej formie. W formie tekstu, w formie grafik, filmów, interakcji czy ćwiczeń. Na drugim poziomie, na poziomie interfejsów, nauczyciele i uczniowie będą dysponować takim standardowym ułożeniem treści w e-podręczniku, jak i będzie koncepcją autorską poszczególnych autorów e-podręcznika. Ale to nie wszystko. Również w kontekście specyficznych potrzeb swojej klasy nauczyciel będzie mógł poprzestawiać te treści w takiej kolejności, jaką uzna za stosowną, właśnie w kontekście potrzeb swojej klasy, swoich uczniów, jak również skomponować elementy dostępne standardowo ze swoimi treściami autorskimi. Na poziomie trzecim, czyli tym zielonym, nauczyciel będzie mógł zarządzać treściami i użytkownikami, czyli uczniami w swojej klasie. Coś takiego zbliżonego do platformy e-learningowej czy prostego systemu zarządzania treściami, ale również taki podręcznik będzie mógł być zintegrowany z innymi środowiskami, z innymi aplikacjami, na przykład z dziennikiem elektronicznym czy z jakimś oprogramowaniem służącym do symulacji eksperymentów. To tak, proszę Państwa, w bardzo dużym skrócie. Co taka koncepcja daje? Taka koncepcja oddzielenia treści od formy daje właśnie możliwość dostosowania tych treści do potrzeb bardzo różnego odbiorcy. Odbiorcy o bardzo różnych potrzebach, a tak jak tutaj właśnie dzisiaj rozmawiamy, tak jak tutaj były przedstawione badania, rzeczywiście te potrzeby są bardzo różne. Proszę Państwa, tutaj może przejdę do kolejnego slajdu, bo czasu bardzo mało. Podręcznik będzie musiał być dostępny również z poziomu różnych urządzeń. Czyli z jednej strony bardzo duża różnorodność treści, z drugiej strony bardzo różnorodne potrzeby, z trzeciej strony różnorodne urządzenia. Tak jak tutaj pokazały badania, tak jak pokazał cały program pilotażowy cyfrowej szkoły, no w szkołach jest bardzo różnie ze sprzętem. Mamy sprzęt od takiego sprzętu bardzo zaawansowanego, najnowszych tabletów, poprzez te trochę słabszej jakości. Mamy komputery, mamy laptopy, netbooki, również bardzo różnej jakości. Mamy również różne łącza internetowe o różnej przepustowości i różnej jakości w szkołach. W związku z tym takie treści pobierane z e-podręcznika będą musiały być również dostępne w wersji offline'owej, czyli uczeń będzie musiał pobrać sobie te treści i mógł pracować z nimi bez stałego dostępu do sieci. Również, proszę Państwa, różne systemy operacyjne, nie wchodząc w szczegóły, trzy przynajmniej podstawowe, takie jak Android, iOS i Windows.
Kolejny, proszę Państwa, problem to problem wydruku takich podręczników, prawda? Oczywiście ci uczniowie, bardzo zaawansowani technologicznie, tak zwane pokolenie C, oni pewnie nie będą chcieli drukować takich treści, będą chętnie korzystać z treści elektronicznych. Również takie treści będą mogły być wyświetlane i używane przez uczniów na tak zwanych linijkach brajlowskich. W związku z tym nie będzie konieczności wydruku takich treści, który jest często niedostępny, jak również bardzo kosztowny. No i proszę Państwa, jak rozumiana jest już teraz, tak przechodząc do różnych dysfunkcji, ta dostępność treści we podręczniku zarówno przez autorów, jak i twórców. Dostępność treści oznacza możliwość korzystania z tych treści przez jak największą liczbę odbiorców. Podręcznik jest standardowo przygotowywany dla ucznia zdrowego, w pełni zdrowego, ale z wykorzystaniem odpowiednich standardów, tak zwanych standardów WCAG 2.0, dostosowany właśnie do specyficznych potrzeb uczniów. Te standardy nie są w Polsce już jakąś taką bardzo dużą nowością. One pojawiły się już w kwietniu 2012 roku w rozporządzeniu Rady Ministrów i zgodnie z tymi standardami, proszę Państwa, jest już budowanych na przykład bardzo dużo stron internetowych, na przykład strona właśnie pana premiera. Proszę Państwa, troszeczkę jeszcze o specyfice tego standardu, zanim przejdę do omówienia już poszczególnych dyrektyw, jakie ten standard wyznacza. Standard WCAG 2.0 jest dokumentem, który jest oderwany od konkretnej technologii. On określa, co należy zrobić, a nie jak należy to zrobić. Czyli nie jest przywiązany do jakiejś konkretnej technologii, choć został utworzony przez właśnie organizację, która jest organizacją no, mocno technologiczną. Ten standard składa się z takich trzech głównych poziomów. Z poziomu podstawowego, oznaczonego właśnie jedną literą A, rozszerzonego dwoma literami A i poziomu pełnego. Poziom podstawowy to jest poziom, który jest rekomendowany jako poziom, który musi być zapewniony dla całego serwisu internetowego, dla całego systemu informacyjnego, również takiego, jakim jest e-podręcznik. Poziom rozszerzony, on powinien być zapewniony dla całego systemu. No i poziom ten trzeci AA pełny, on może być zapewniony, ale jest to bardzo trudne, ponieważ na przykład wszystkie teksty, wszystkie treści powinny być zgodnie z tym poziomem trzecim właśnie przekazywane przez tak zwanego awatara migowego. I proszę Państwa, w dużym skrócie 12 takich głównych wytycznych. Te wytyczne dzielą się na cztery grupy, a mianowicie postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość i solidność. Również w zakresie każdej z tych grup wyznaczone są tak zwane kryteria sukcesu, które określają, czy dane kryterium zostało należycie spełnione. Proszę Państwa, ja starałam się przygotować taką esencję każdej z tych zasad, tak żeby przedstawić Państwu, co we podręczniku będzie wykorzystane, już jest w zasadzie wykorzystywane, bez jakichś takich szczegółów technologicznych. No i proszę Państwa, pierwsza dyrektywa, tak zwany tekst alternatywny. Zgodnie z tą dyrektywą, każda treść nie będąca tekstem we podręczniku powinna zostać uzupełniona tak zwanym tekstem alternatywnym. Co to oznacza? To oznacza, że wszystkie fotografie, grafiki, animacje, filmy, jakieś aplety, elementy multimedialne powinny być opisane tekstem, który właśnie przedstawi to, co dzieje się, czy to w animacji, czy to w filmie, czy to, co jest widoczne na elemencie graficznym, tak aby właśnie mogło być to przedstawione dla osób, które mają specjalne potrzeby, nie są w stanie takich elementów multimedialnych czy interaktywnych odczytać. Kolejna, proszę Państwa, kolejne wymaganie to dostępność multimedialna. I tutaj dwie bardzo ważne wskazówki. Po pierwsze,
Należy przygotować tak zwaną audiodeskrypcję dla wszystkich nagrań wideo, jak również należy przygotować napisy dla ścieżek dźwiękowych, które są w takich elementach multimedialnych, w takim podręczniku zawarte. No i jest to bardzo istotne, bo tych elementów jest bardzo dużo. Tak jak Państwo pewnie wiedzą, podręcznik ma bardzo szerokie spektrum merytoryczne, jest przeznaczony dla bardzo szerokich grup wiekowych, tak, od klas 1-3 po tak naprawdę przygotowanie do matury. W związku z tym no, elementy bardzo różnorodne i te autodeskrypcje, jak również ścieżki dźwiękowe opatrywane napisami są przygotowywane i jak najbardziej będą funkcjonować. Kolejna, proszę Państwa, trzecia dyrektywa to tak zwana adaptowalność informacji. Co to oznacza? To oznacza, że wszystkie tabele, nagłówki, wszystkie informacje, które grupują treści we podręczniku, powinny być prawidłowo oznaczone semantycznie. Należy przyjąć pewien kod takiego oznaczenia semantycznego i właśnie zgodnie z tym kodem opisywać tabele, nagłówki, dzielić treść tak, aby była ona zrozumiała, przejrzysta i aby było to jednorodne rozwiązanie dla całego podręcznika. Również nie należy stosować przekazu informacji opartych wyłącznie o odbiór zmysłów, czyli na przykład tylko takich informacji określonych kształtem, kolorem, wielkością czy dźwiękiem. Jeżeli takie informacje są, powinny być przekazane, przekształcone do warstwy tekstowej. Rozróżnialność treści. Tutaj bardzo szeroka dyrektywa, dlatego że dotyczy ona zarówno warstwy graficznej, kolorystycznej i w tym zakresie określa, jak informacja powinna być wyróżniona kolorem, jakie kolory powinny być zastosowane, jakie grupy kolorów dla poszczególnych grup wiekowych, dla poszczególnych dysfunkcji, jak również jak powinien być skonstruowany tekst, bardzo szczegółowe wytyczne co do kontrastu pomiędzy literami, co do tła, co do różnych czcionek, nawet proszę Państwa, co do odstępów pomiędzy literami w tekście dla poszczególnych właśnie dysfunkcji. Także no, bardzo, bardzo duże wyzwanie, jeśli chodzi o dźwięk. Wszystkie dźwięki, które w takim podręczniku są już odtwarzalne i będą, powinny mieć możliwość wyłączenia, jeżeli jest to dźwięk dłuższy niż 3 sekundy. Druga grupa, proszę Państwa, grupa, która określa zasady w zakresie funkcjonalności, czyli nawigacji po podręczniku. Tutaj tak bardzo krótko. Po pierwsze, nie ma możliwości, proszę Państwa, takiej, aby podręcznik był obsługiwany tylko za pomocą klawiatury. Musi być możliwość nawigacji po interfejsie podręcznika, po treściach, za pomocą właśnie za pomocą tak zwanego klawisza Tab, który jest kompatybilny z wieloma urządzeniami zewnętrznymi, zapewniającymi właśnie nawigację po tych treściach. Użytkownicy również powinni mieć wystarczający czas na zapoznanie się z treściami, na przyswojenie wiedzy, na przećwiczenie wiedzy i umiejętności, jakie znajdują się w podręczniku. I tutaj te czasy, już nie wchodząc w szczegóły, również są bardzo konkretnie określone. Również nie należy stosować treści takich migających, przesuwających się zbyt dynamicznie, może czasami nawet chaotycznie, jak to jest w wielu zasobach informacyjnych. Wszystko to musi być dokładnie określone w interwałach czasowych. Nie wskazane są również, a wręcz zabronione treści zawierające jakieś błyski, migotania. Takie elementy nie powinny znaleźć się właśnie w zasobach informacyjnych, również we podręczniku. Czwarta, proszę Państwa, dyrektywa w zakresie pomocnej nawigacji, która mówi, iż wszystkie łącza, wszystkie elementy prowadzące do zewnętrznych zasobów, przekierowań ze podręcznika powinny być właściwie opisane nagłówkami, etykietami, opisowo. Powinniśmy mieć również możliwość pomijania niektórych elementów, które znajdują się w takich treściach e-podręcznika, do których użytkownik nie chce w danym momencie wejść albo nie musi i również powinno być to przewidziane w takiej nawigacji.
Trzecia, proszę Państwa, grupa już przedostatnia to czytelność dokumentu, język takich e-podręczników, jak również innych zasobów informacyjnych, bo to dokument szeroki, powinien być przejrzysty, powinien być właściwie zredagowany. Te teksty, które często są właśnie adekwatne dla ucznia z pełni zdrowego, muszą być przetworzone przez deflopedagogów, surdopedagogów, tak żeby był to tekst właśnie potrzebny, stosowny do różnego typu dysfunkcji. Należy stosować języka prostego, unikać skrótów, żargonów, jakichś potocznych, specjalistycznych nazw, które mogą być dla uczniów niezrozumiałe. Następnie trzecia dyrektywa, czyli pomoc we wprowadzaniu danych. Jeżeli wykryty jest błąd we wprowadzaniu treści, w pracy takiej interaktywnej z treściami online, on powinien być wykryty i zaanonsowany za pomocą tekstu, bo tak jak już Państwo zauważyli, wszystkie te multimedia i tak gdzieś tam są właśnie zgodnie z tym standardem docelowo sprowadzane do warstwy tekstowej, w taki sposób artykułowane i przetwarzane przez inne urządzenia. System powinien sugerować prawidłowe wartości przy jakichś błędach wprowadzanych do systemu i powinien zapobiegać błędom. Natomiast takich oczywiście sytuacji jest bardzo dużo, bo wszystkie ćwiczenia interaktywne, jakieś formularze, prawda, z którymi uczeń będzie pracował, one takie sytuacje mogą generować. No i proszę Państwa, zbliżając się do końca, ostatni element, czyli kompatybilność. Podręczniki, jak również wszystkie serwisy, wszystkie inne zasoby technologiczne powinny być spójne. Spójne i zgodne z takimi standardami technologicznymi, z takim standardem technologicznym, jaki zostanie właśnie obrany i realizowany w ramach danego projektu. Nie może być takiej sytuacji, że jeżeli na przykład przyjmujemy w pełni realizację standardu WCAG 2.0 na przykład na poziomie podstawowym, no to gdzieś nie jest to spełnione, prawda? To trzeba bardzo dokładnie określić, stosownie do czasu, do możliwości i na konkretnym poziomie wszystkie treści przygotować tak, aby nie było jakiegoś zaskoczenia i problemu właśnie w technologicznej i funkcjonalnej obsłudze takiego podręcznika. To wszystko, proszę Państwa, jeśli chodzi o standard WCAG 2.0. Jeśli Państwo mieliby jakieś szczegółowe pytania, czy chcieliby troszeczkę więcej o tym standardzie dowiedzieć się, no, ponieważ tutaj czas jest ograniczony, zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony e-podręczniki.pl. Tam ten standard jest bardzo dokładnie opisany, z rekomendacjami takimi, jakie będą wykorzystane, jakie są wykorzystywane w projekcie e-podręczniki, jak również w zakresie zastosowania tego standardu, czy to na stronach www, czy to we własnych zasobach, które również wielu nauczycieli przygotowuje i wiem z rozmów i z wizyt w szkołach, że również tutaj z tego standardu Państwo korzystają. Bardzo dziękuję.